Tutaj też są kamery, jest głośnik. Nie wiadomo do jakiego etapu uda się tutaj nagrać. O, właśnie tak to brzmi, że nie będę ryzykował. Nie ma co ryzykować, człowiek jest na wczasach. O co kłopoty. Miał być urbex, ale niestety nie udało się. Co tam się dzieje? Tutaj dość dziwna sytuacja w domku. Stary domek, lepiana, ale krew była wyschnięta na poduszce. Także nie wiadomo, co tutaj się działo w tym domku. Z tego, co udało się ustalić, to kobieta, która mieszkała tutaj, ona zginęła dosyć daleko od tego domu, także to nie mogła być jej krew i nie wiadomo, czy to w ogóle krew, ale no też taka sytuacja dosyć trochę dziwna. Oj, znalazłem to miejsce, którego właśnie szukałem tutaj. Mamy trumnę. To są właśnie te trumny. Trochę się natrudziłem, żeby się tutaj dostać, ale znalazłem. Tu znajdujemy się w dworku. Już tutaj napis na ścianie, help me. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, ogólnie to wisi płaszcz. Tutaj na środku klatki pod dachem, tam jest świetlik i efekt, jak wszedłem do tego dworku, to o, właśnie widać, jakby ktoś się powiesił. Ale to jeszcze nie to, do czego dążę. Dworek dosyć duży. Kilka pokoi na dole i na piętrze. Piwnica też dosyć spora. Pamiętam, jak eksplorowałem właśnie go, to obiekt konkretny. Byłem w nim 2 albo 3 razy. Też się zdarzyło, że byliśmy wieczorem po ciemku. Tutaj u góry takie odczucie było, taki zapach dziwny, taki jakby właśnie, jakby była czyjaś obecność, jakby ktoś tam gdzieś był. Ale tutaj pomieszczenie okazało się niezamieszkane, że tak powiem. Pozostałości różne tam, tak jak było widać, sobie jeszcze jakieś łóżka, fotele, wszystko leżało. Tutaj można było zauważyć, że ktoś przychodził tutaj na noclegi do tego pokoju, na tamte łóżko właśnie pod oknem. I tu już tak bardziej intensywnie był taki zapach właśnie alkoholu czy czegoś. I tak jak widać, rower stoi, a tam pod oknem na łóżku pod kocem leży sobie pewna osoba. Także nie przeszkadzając, oddaliłem się. Ale ile tu jest kości? O kurde. Co? No to jest skóra i żebra. Ta ona jest rozczłowowana. Tutaj masz kopyto. Kawałek szczęki. Tu jest reszta, tu jest ten, tu jest kość. Tam jest kość i tam są kości kolejne. Ja pierdzielę, ty. To zostawił tą krowę samą sobie? Nie wiem. Mogła zdechnąć i jakaś zwierzyna może ją rozczarpać, ale to jest skóra normalnie. Tu kopyta są. Tutaj zęby.
A co to są te kulki? To są odchody? Pokaż tą czaszkę. Z rogami. Tutaj jest pytaj jakby więcej, bo tutaj jest następna głowa. Tu jest druga głowa. Ja pierdzielę. No, to jest głowa cała, góra z rogami, a tu jest druga głowa z rogami. Kolejne miejsce to po niemiecka fabryka, która działała za czasów wojny. Tutaj idąc korytarzem dostaliśmy się do budynku, który tak jak widać był zamknięty, krata oddzielała, ale uwagę moją przykuło coś w postaci właśnie kukły na fotelu. Tak to wyglądało, jakby ona była cała od, no wiadomo od czego widać, nie? Kobieta. Także no, pierwszy efekt jak zobaczyłem to przez tą kratę, no to dał do myślenia. Ja pierdolę! Ja tu urbexa nagrywam! Chłopie! Żyjesz tu, se? Po co ten strach, wiesz? Dużo ludzi się tu przewija? Nagrywają? Tak wiesz, różnie, nie? Różnie. A tak czułem coś, że coś kurwa będzie, ty. Ja. Mówię... A z daleka szedłeś, nie? No, stamtąd. I dookoła tak tutaj, wiesz, nie? Niby trawa, wiesz, a to jest kroki słychać, wiesz? No. Z fartem. No tak właśnie czułem. Że coś takiego może tutaj być, ale właśnie w tych takich przedziałowych. Nie w lokomotywach, bo w lokomotywie to się nie ma gdzie położyć za bardzo. Taka historia. Tutaj to jest jeszcze w miarę spokojnie. Tutaj jeden jakiś tam kolej sobie był, ale by za dworcem kolejowym kiedyś, to tam były gangi tam były.